to Bóg z miłości dał się zabić za każdego człowieka. I każdy człowiek ma to ziarno wiary. I jeśli tylko uwierzy w to i odda mu swoje panowanie, będzie uratowany od wiecznej śmierci. Dzisiaj ludzie przechodzą obojętnie obok takich informacji, bo myślą, że to wszystko kiedyś się skończy ze śmiercią. Myślą, że jeśli są ochrzczeni i będą pochowani przez księdza, to pójdą do nieba. Ale to nieprawda. Do nieba wejdą tylko ci, co są narodzeni z Bożego Ducha. Tylko ci, co zaufali Jezusowi. I dzisiaj do ciebie Bóg mówi przeze mnie. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jezusowi i nie polegaj na własnym rozumie. Zmień myślenie. Spokutuj z tego wszystkiego, co dowiedziałeś się dotychczas. Uwierz w słowa prostej Ewangelii. Uwierz w to. Uwierz w miłość Chrystusa do człowieka. Uwierz i nie powątpiewaj, bo to może ci dać gwarancję na życie wieczne. Gwarancję w życie tutaj z Bogiem na ziemi, w doświadczanie Go. Kiedyś przed Bogiem, jak staniesz na sądzie Bożym, bo każdy człowiek stanie kiedyś na sąd Boży, będzie za późno. Dlatego jestem tutaj dzisiaj i mówię ci, jeszcze tutaj na ziemi możesz pojednać się z Bogiem. Kiedyś będzie za późno. Uwierz w słowa Ewangelii. Oddaj życie Jezusowi. Zaufaj Mu, a będziesz uratowany. Duchu Święty, ja teraz modlę się, aby Twoje słowa przeszywały serca i umysły tych ludzi. Ja modlę się, aby otwierali się oni na Bożą prawdę. Ja ściągam teraz każdą demoniczną zasłonę z umysłu tych ludzi, aby oni rozumieli prawdę, aby oni pokutowali. Ja dziękuję Ci, Boże, za te nowe narodzenia na tym miejscu. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Amen.